Nauczanie domowe, czwartek, 34 tydzień zwykły. Psalm setny, wersety od drugiego do piątego. Tytuł: On nas stworzył. Słuszcie Panu z weselem, stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył, Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przeciąki. Palcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. Pojęcie stworzenia jest bardzo istotnym w rozumieniu rzeczywistości. Jest bardzo cennym pojęciem w przestrzeni religijności i wiary. Oddaje prawdę o tym, że nasze pochodzenie to pochodzenie od Boga. To początek w Bogu ale równocześnie pojęcie stworzenia zakłada, że to, co zostało stworzone, ma jakiś rodzaj odniesienia do stwórcy. Myślę, że dobrym wyrażeniem, na którym można by pracować, to stwierdzenie, że jakiś człowiek stworzył postać. Może to być pisarz, autor opowiadania czy wiersza i ta stworzona postać ma jakieś odniesienie do twórcy. To on zdecydował, jak ona ma wyglądać, jakie ma mieć cechy, jak się zachowywać. Tutaj widać z jednej strony związek dotyczący początku istnienia w ogóle tej postaci, ale też jej rozwoju. W trakcie tego opowiadania czy tego wiersza, i na bazie takiego wyrażenia, że jakaś postać została stworzona, można stwierdzić na przykład, że ten autor wymyślił nowy świat. Tak jest w przypadku na przykład Tolkiena czy C.S. Luisa. Oni wymyślili niezależny świat, inny świat. Świat, który miał sens, świat, który miał logikę, ale był nieco inny od naszego. Ten świat został wymyślony. I na takiej analogii można by pokazać Boga, który wymyślił nasz świat. A świat inny, nowy, ponieważ do tej pory nie było przed stworzeniem. Takiej rzeczywistości. Można też pokazać wydarzenie takie, że aktor stworzył jakąś postać, tak bardzo wczuł się w to, kim ma ta osoba być zagrana przez niego jako aktora, że ludzie zaczynają utożsamiać jego twarz aktora z twarzą tego bohatera wymyślonego. I znowu pewna analogia: Bóg tak się wczuł w rolę człowieka, w miejsce człowieka, że nadał człowiekowi twarz swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I ten idealny człowiek, ta idealna rola na Ziemi, to jest Jezus Chrystus. Ma taką twarz. Tego, który przyszedł na Ziemię, aby jako człowiek przejść przez historię. I w końcu możemy powiedzieć, i słyszymy czasami takie wyrażenie, że trener wykreował kogoś na lidera zespołu. W grze zespołowej to ważne, żeby ktoś był takim odpowiedzialnym, takim biorącym na swoje barki ciężar, zwłaszcza rozgrywki, która trudniej idzie. I Bóg, można powiedzieć, chce wykreować nas na liderów tego świata, na liderów stworzenia, żebyśmy temu stworzeniu przewodzili, żebyśmy temu stworzeniu jako odpowiedzialni, jako wierzący, jako chrześcijanie mogli nadać pewien rys, pewien ton. I Bóg chce tego, Bóg chce nas wykreować. Ten, który zna nasz świat, ten, który nadał naszej postaci pewną twarz, chce też, żebyśmy rośli, żebyśmy brali odpowiedzialność, żebyśmy jako stworzenie stawali się coraz bardziej tacy, jakich Bóg sobie nas wymyślił, jakich zaplanował. No właśnie, jakich stworzył. To jest treść tego pojęcia stworzenia. Oczywiście przełożona dzisiaj na nasz język, na nasz sposób myślenia, ale oddająca te główne zasady, myśli czy idee, które pojęcie stworzenia zawiera. To my jesteśmy przez Boga. Wymyśleni, zaplanowani, przygotowani, my istniejemy w Bogu, który z nami wszedł w dialog. W Bogu, który chce, aby nasz rozwój był coraz piękniejszy, coraz pełniejszy, coraz bardziej szczęśliwy. I dlatego my jako stworzenie istniejemy w Jego świecie. To my jako stworzenie przybieramy. Coraz bardziej twarz Jezusa Chrystusa. I my, jako stworzenie, mamy być kapitanami tej drużyny, która pod okiem najlepszego trenera zdobywa, wygrywa i doprowadza całą walkę do ostatecznego zwycięstwa. Bądź jako stworzenie. Czuj, jako stworzenie tę troskę Boga przeżywaj ją, odkrywaj i realizuj zamiar Boga, do którego należysz i którego reprezentujesz wobec całego wszechświata. Niech Ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.